Definitywnie nie wiem, co się tutaj będzie dzisiaj działo. To jest taki pierwszy odcinek, taki przygotowywawczy. Było głosowanie na grupie Mali YouTuberzy chyba. I u mnie zresztą na grupie też. U mnie na grupie zagłosowaliście, że Freeze ma wystąpić w dzisiejszym odcinku, a na małych YouTuberach zagłosowali ludzie na Tomka Działowego, więc Tomasz Gimpur Działdowy jest proszony o to, by tutaj nam się ukazał. Tomasz Działowy dzisiaj będzie oglądany. Tomasz Działowy, twórca internetowy, tak jak ja, Nikodem Apoczkin. Nie ma żadnych na mnie ten, to nic. Jedziemy z tym koksem, dziś komentujemy Gimpera. No, nowa seria Nikodem obraża YouTuberów. Jak to Grzelcu powiedział, dam sobie słuchawki jak Szymon Kasprzyk. Jedziemy. Ile dostałeś od TikTok Musical.ly? Jakie idą Tomek, o kurde! Szkoda, że ja lepsze nie zrobiłem swego czasu. Czy ktoś pamięta jeszcze to PO? Kurde, jak wlazłem, kurde, jeszcze z tamtej strony miałem kamerę. Tak, i tam drzwi były za mną. Ej. Czyli pytania i odpowiedzi. Tomek nagrał Q&A? No nie, to się źle zapowiada. Już to widzę. Daily Gimplogi. Roboczy tytuł serii, który wymyśliłem, to Szczerze do bólu. Szczery do bólu to mogę być ja, jak mnie nie ocenisz na Overwatchu. Ale jeszcze nie wiem, czy tak na... Ty dźwięk z Minecrafta. Nazwę tę serię, bo nie wiem, jak bardzo będzie bolało. Wstawiłem na społeczności... Na pewno bardziej niż Liry Szlachłosta. No, Nikodem, kurde, już cringe'a łapie. Post, w którym poprosiłem was o zadanie mi pytań. Poprosiłem, żebyście się nie litowali i żeby te pytania mnie dojechały. Od teraz chciałbym takie Q&A przeprowadzać regularnie. Pytania możecie zadawać mi w komentarzach pod tym odcinkiem. Bez litości. I od razu pierwsze pytanie. Jak mamy cię zajechać, skoro wybierzesz te pytania, w domyśle, na które chcesz odpowiedzieć? A nie, bo te pytania już będą ustawione wszystkie. Nie ma czegoś takiego jak że Gimper wybierze sobie pytania. Wszystkie pytania będą ustawione. Moi drodzy, to jest wyzwanie dla was. Musicie sprawić, by nie było prostych pytań. W każdym odcinku będę odpowiadał na kilkanaście pytań. Tak będę starał się, żeby to było od 10 do 15, ale nie trzymajmy się tego jakoś bardzo. Okej, może być troszeczkę więcej, może być troszeczkę mniej. Chciałbym, żeby ta seria odpowiadała na prawie wszystko, o co zapytacie. Celowo mówię prawie wszystko, bo już pojawiły się pytania o to, ile razy uprawialiśmy seks z moją dziewczyną. O Jezu! Aha, bo tak, bo ciebie, Tomaszu, oglądają same dzieci, to się kurde nie dziw, że się pytają o to, ile razy uprawiałeś seks z Eweliną i czy Ewelina jest w ciąży, ha, 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 ha. Śmieszne, bo wiecie, takie dzieci 13-letnie piszą o tym i pytają się Gimbera, a ciebie właśnie, Tomaszu, czy uprawiałeś seks z Eweliną. I zakładam, że nie czułaby się zbyt komfortowo, gdybym zaczął o tym mówić do kamery. Zresztą ja również. Poza tym nie musicie pytać tylko o mnie, możecie też pytać, co sądzę o różnych sprawach, które dzieją się na YouTubie, czy również poza YouTubem, czy o moje poglądy. Bardzo chętnie się tutaj powypowiadam krótko, mocno i zwięźle, na tyle, na ile będę potrafił. Dlaczego tak bardzo się zmieniłeś? Bo lubię się zmieniać, bo chcę się zmieniać i jest to ważny element w moim życiu. Ja chcę starego Gimpera! Był lepszy! Jeżeli zapytacie ludzi, jaka wartość jest dla nich ważna w życiu, to ktoś odpowie, a rodzina, ktoś odpowie miłość, ktoś odpowie, że pieniądze. Bo może tak jest, gdybyście mi zadali takie pytanie, to powiedziałbym, że jest to rozwój. I o ile rozwój osobisty ma dzisiaj przypiętą paskudną łatkę przez pseudo coachów i motywatorów, a w ogóle kim jest motywator, goddammit? Daniel Magical.
Kolo, który macie zmotywować do zrobienia czegoś, ale co do zasady uważam, że rozwijanie siebie jako jednostki jest ważne, a dla mnie w moim życiu jest bardzo istotne. Czy kiedykolwiek opowiesz, jak to się stało, że postanowiłeś zgolić się na łyso? Tak, kiedyś opowiem. Póki co trzymam tę historię na specjalną okazję, a kiedy ona nadejdzie? Nie wiem, ale kiedyś nadejdzie. Czy jesteś w stanie przyznać się, że do lekko nie będzie zapraszasz gości, którzy się klikają i niekoniecznie rozmowa z nimi jest tak ciekawa jak z kimś mniejszym? Tak. To dlaczego Czarek Pazura jeszcze w ogóle nie wystąpił w LNB? Żądam odpowiedzi, Tomek. Tak, i nie jest to dla mnie wielki problem, bo jako że lekko nie będzie jest dla mnie bardzo ważnym projektem, największym w moim życiu, jeżeli chodzi o to, nad czym pracowałem dotychczas, to zależy mi na tym, by było oglądane przez jak największą grupę osób, a to mogę osiągnąć, zapraszając do niego popularne osoby. I nie uważam, że jest to cokolwiek złego. Natomiast jeżeli chodzi o ciekawość rozmowy i odcinka, to jest to skrajnie subiektywne. Zawsze staram się, żeby odcinek według mojego uznania był jak najbardziej ciekawy, no bo nie chcę wypuszczać w świat czegoś, co uważam, że jest słabe, bo źle bym się z tym czuł. Natomiast nie da się każdemu dogodzić. Jednego bardziej zainteresuje, co tam u Freeza i Kingi po rozstaniu na przykład, jak Freeze się zachował, a ktoś inny powie, że zupełnie... A bo Kinga to k***a jest, przecież. Bo zdradziła Freeza. To nikt się przecież o Kinga nie spyta, bo Kinga jest k***ą tak samo jak Ukrainka. Pewnie go to nie interesuje, ale chętnie odsłuchał godzinną rozmowę, 40-minutową, przepraszam, rozmowę z Gargamelem, a ktoś inny z kolei powie, mam gdzieś tego Gargamela, kiedy zaprosisz Kruszwila, policzcie pieniądze, XD. I są różni odbiorcy i różne gusta. Nie dogodzę wszystkim i trochę nie mam zamiaru. Czy myślisz o tym, żeby częściej zapraszać gości spoza YouTube'a? Było oczywiście kilka wyjątków, ale wciąż to mały procent, a wydaje mi się, że gwiazdy YouTube'owe nie bardzo już nas jako widzów zaskakują. Chciałbym, ale z drugiej strony nie mam zbyt wielu kontaktów do takich... O! Ja mam pomysł, kogo możesz, Tomek, zaprosić do lekko nie będzie. Krówkę WU! Takich osób. Z drugiej strony, jeżeli zaproszę celebrytów bądź gwiazdy, którzy są mało znani, to też może źle zadziałać na wyniki programu, a tego jako prowadzący oczywiście bym nie chciał, więc tutaj chciałbym dotrzeć do tych dużych gwiazd. Jakaś Magda Gessler, Krzysiek Ibisz. Co? Spoko, no Krzysiu Ibisz. Ja już wiem, o co Gimper by pytał. Panie Krzysztofie, jak pan sporządza ten eliksir, po którym pan robi się coraz młodszy? Ja bym chciał zobaczyć, usłyszeć odpowiedź pana Krzyśka Ibisza. Albo panią Madzie, ciekawe o co by spytał. Kiedy kolejne kuchenne rewolucje? Robert Burnejka, swoją drogą muszę się do niego odezwać, bo mam kontakt i nawet wstępnie się zgodził, ale to zobaczymy, jak to będzie. Nie chciałbym też ściągać siłą tych celebrytów i gwiazdy, płacąc im za przychodzenie, ale ja myślę, że to kwestia czasu, zanim takie osoby po prostu się pojawią. Chciałbyś kiedyś zapraszać dwójkę gości do swojego programu? Myślałem nad tym, ale póki co to raczej odległe plany. Dokąd myjesz twarz? No, nie wiem, zasymulujmy. Jestem tu jest, proszę bardzo, zlew, jestem w łazience, wszyscy widzimy. I uwaga, podchodzę, biorę ten i robię mniej więcej coś takiego. Więc oznacza to, że myję ją mniej więcej dotąd, co ma sens, bo generalnie z przyzwyczajem, kiedy jeszcze miałem włosy, do tego miejsca też byłem twarz, bo tutaj kończy się linia moich włosów. Znaczy, odważnie nazywam to linią włosów, bo tutaj też zaczynają się zakola. No, co do zasady, dotąd myję twarz. Mam nadzieję, że pomogłem. Czy lubisz uprawiać jakiś sport? Tak jest. Po pierwsze, uwielbiam jeździć na rowerze. Naprawdę, rower... Tomek, proszę, zarośnij jeszcze bardziej. Chcemy Gimpura z włosami. Chcemy Gimpera z włosami. Kurde. Nie chcę Gimpera z włosami. Halo, halo! Rower i muzyka na uszach i odcięcie się... O nie, syn peda! Syn peda! Nie, tato. Tato! Trochę odcięcie się od świata i takie jeżdżenie przed siebie to jest coś, co bardzo mnie relaksuje i bardzo lubię to robić. Drugim sportem, który regularnie uprawiam, nawet regularniej niż rower, jest siłownia. Na siłowni jestem w zależności od tygodnia. Są takie tygodnie, gdzie jestem 2 razy, są takie tygodnie, gdzie jestem 4-5 razy. Czy będzie odpowiedź na film montażysty? Nie będzie. Tak. Aha, bo nie chcesz robić drawy, bo nie jesteś tchórzem! I nie chcesz odpowiedzieć na film Kaspra montażysty? Taki z ciebie były pracodawca? Chuj ci w dupę, idę Kaspra montażystę oglądać. Tak szczerze to nawet... Ale muszę, bo ludzie zagłosowali na Gimpera, kurde, żebym go
skrytykował, poobrażał, kurde. W kolejnym odcinku będzie Freeze. A w trzecim odcinku damy Kaspra montażystę. Tego filmu, tego 40-minutowego nie obejrzałem. Ale, jeżeli wy, jako moi widzowie... A powinieneś. Śmieciu. Widzowie, macie jakieś pytania bądź niejasności, które być może wam się pojawiły, to koniecznie zadajcie je w komentarzu. Tak. Dlaczego usuwasz z hajsowników posty dotyczące Kaspra montażysty? Wypowiedz się. A jeżeli będą na tyle ciekawe i warte uwagi, to chętnie na nie odpowiem w następnych Q&A. Dlaczego Lekko nie będzie od paru odcinków jest kabaretem? Nie jest. Nie uważam, że jest. I tutaj chciałbym uczulić was na zadawanie pytań z tak zwaną presupozycją. Presupozycja oznacza, że zadając pytanie zakładamy pewien stan faktyczny, który może być niezgodny z rzeczywistością. Na przykład pytając kogoś, dlaczego twoi rodzice są oszustami, zakładamy, że jego rodzice są oszustami. Te pytania należą do kategorii tak zwanej passive aggressive, to znaczy teoretycznie my nie atakujemy i nie mówimy, że czyjś rodzice są oszustami, ale my pytamy, dlaczego nimi są. I takie pytania są dosyć krzywdzące i często jako twórca je ignoruję, na przykład nie odpowiadam na nie, albo ukrywam i blokuję ludzi, którzy zadają takie pytania, bo jest to problematyczne do wyjścia. Co masz odpowiedzieć? Dlaczego nie ma krówki Mumu? Dlaczego ją zabiłeś? Gdzie jest tata Gimpera? Przepraszam. Sorry. To gdzie jest krówka Mumu? Kiedy stary Overwatch? Powiedzieć na pytanie, dlaczego twoi rodzice są oszustami. Ale co do zasady, zazwyczaj jak ktoś zadaje wam tego typu pytanie, to chce was obrazić, ale trochę się boi. I kolejny. Czemu manipulujesz widzami? Odpowie za mnie Pawcio. Dla pieniędzy. Gdybyś miał usunąć... Nie wolno manipulować widzami dla pieniędzy! Kim ty kurde jesteś, człowieku? Gimperze, mój nieulubiony youtuberze. Cfelu. Usunąć jeden kanał, to byłby to Gimper czy Lekko nie będzie. Pozdrawiam. Wiesz co, zacząłem się zastanawiać, jak zadałeś mi to pytanie, i gdybym miał pistolet przy głowie i decyzja Gimpera czy Lekko nie będzie usunąć, to z bólem serca usunąłbym Lekko nie będzie. Bo na ten moment dużo mniej zarabia i jest dużo mniej stabilne, bo nie oparte o mnie, a o gości. I mając podejmować taką decyzję usunięcia czegoś na zawsze, wybrałbym bezpieczeństwo dla siebie i dla swojej rodziny. I mając kanał Gimpera, który przynosi mi stałe dochody, mógłbym robić coś innego. Czy zareklamowałbyś za pieniądze jakiś produkt, mimo że wiedziałbyś już na samym początku, że nie jestem godny polecenia ze względu na przykład słabą jakość lub jest swojego rodzaju oszustwem? Nigdy nie chciałbym zareklamować oszustwa i nigdy dotychczas tego nie zrobiłem. Dostawałem takie propozycje, dostałem ich kilka od różnych firm, ale nie wydawały mi się na tyle uczciwe albo legit i na tyle dobre, bym mógł je polecić, więc po prostu odmawiałem. Jeżeli chodzi o słabą jakość, to jest coś bardzo, bardzo subiektywnego, ok? Natomiast coś, co mogę powiedzieć, że nie reklamuję rzeczy, które ja osobiście uważam za słabe, za na tyle słabe, że po prostu nie chciałbym się pod nimi podpisywać moim nazwiskiem. Też zwrócę uwagę, że zazwyczaj nie polecam rzeczy, tylko je reklamuję, oznaczając też w wyraźny sposób, że jest to reklama, zaznaczając to w opisie, tudzież jasno przechodząc w taki sposób wypowiedzi informatywny. Ile dostałeś od TikTok Musical.ly? Nie powiem, bo pewnie by sobie tego nie życzyli, ale odpowiem wam na inną rzecz. Czy nie uważasz, że współpraca z TikTok stawia cię w trochę złym świetle, biorąc pod uwagę, co o tym wcześniej mówiłeś? No więc właśnie. To jest... Ja przepraszam bardzo, ale to się nazywa swego rodzaju hipokryzją, tak? Wpierw mówisz, że Musical.ly, aaa, gówno, bo reklamują to jakieś dzieci i w ogóle, a widziałeś ten nowy taniec? Musical.ly to gówno, po czym dwa miesiące później reklamujesz swoje Musical.ly i mówisz, a założyłem sobie Musical.ly, bo fajna apka i generalnie fajna apka, byłem wybrany do reklamy nawet Musical.ly i jestem w reklamie Musical.ly, jest fajnie i wcale nie założyłem tylko dlatego, że User's Love Poland, jakoś tak to się zwało, okej?
Tylko dlatego, że pieniążki z tego! Świetnie. Hipokryzja Tomku na wysokim poziomie. Ucz się od młodszych i oczywiście od lepszych od siebie. Na przykład od Kaspra montażysty, bo on takim hipokrytą nie jest. Co ja właśnie wczoraj? Nie do końca, ale uważam, że powinienem był faktycznie trochę lepiej dobrać słowa. Nie wypowiedziałem się nigdy o samej aplikacji, wypowiedziałem się o reklamie musicali z blond dziewczynką, która robiła dep. Ale teraz się bronisz, nie? Tak się teraz kurde bronisz, nie? Tak jak ja przy tym, jak Milczar nagrał film o mnie, że jestem ściekiem polskiego YouTube'a i wyhaczył, że skopiowałem piosenkę od Eminema, gdzie połowa tekstu jest skopiowana od Eminema i jeszcze muzyka była od Eminema, a podpisałem, że to jest moja produkcja. Ja też się w ogóle w ten sposób wytłumaczyłem. Pozdrawiam bardzo serdecznie Milczara. Żałosne. Ten nowy taniec. Powiedziałem następującą rzecz. Co mógłbym kreatywnego powiedzieć o tej reklamie jako elokwentny prowadzący? Jest chujowa. Ale gdybym był 8-letnią dziewczynką, która nie wie, czym jest musicali, to dla mnie ta reklama nie byłaby chujowa. Tak próbuję wczuć się, wiecie, w umysł 8-letniej dziewczynki. I jak ona może myśleć? I widzi swoją rówieśniczkę, która robi to źle, więc może ona pobierze musicali i powie: ej, ja jej pokażę, jak to robić. I może mają pobrania dzięki temu. I teraz dużo osób... Tylko, że musicali jest od 13 lat. Tak jak wszystkie media społecznościowe. Przypisuje mi, że ja zhejtowałem samą aplikację. Nie powiedziałem ani słowa o samej aplikacji. Tak samo się wypierałeś wtedy, kiedy odpowiedziałeś na film Kaspra Montażysty. Było podobnie. Że Kasper Montażysta odrzucił twoją propozycję promowania jego kanału i mówiłeś, że sam nie chciał, a montażysta mówił jeszcze coś tam innego. Już tam nie będę się w to wdrążał, nie? Okej, natomiast rzeczywiście uważam, że gdybym wypowiedział się precyzyjniej, to znaczy powiedział: cześć, nie mam nic do samej aplikacji, bo uważam, że może rozwijać kreatywność, ale reklama jest zrobiona źle pod tym względem, że jest skierowana do pewnego targetu, to zresztą powiedziałem, do bardzo młodych dziewczyn, a wyświetla się wszystkim, również nie, na przykład facetom 16, 17, 18-letnim, dla których ona jest totalnie nieakceptowalna i tak dla tych facetów ta reklama była chujowa. Tak ją odbierali, więc jest to dla mnie taka lekcja, żeby precyzyjniej formułować myśli i pewne rzeczy, które dla mnie wydają się oczywiste, mówić głośno po prostu, także hej, mówię o reklamie, a nie mówię o aplikacji. Druga rzecz jest taka, że musicali, przychodząc do mnie z tym tematem, miałem wrażenie, że wyraża taką intencję trochę poprawy, to znaczy mieli świadomość, że nie wszyscy dobrze odebrali te poprzednie reklamy, więc chcieli zrobić to lepiej, więc odezwali się do osób. Aj, dlatego ciebie wzięli, żebyś wystąpił w rękach. Nie. Fajnie! Super! Może jeszcze kurde zatęż na róże. Ty na musicali. Mam nadzieję, że Freeza tak nie będę krytykował. Osób, które są dobre w wideo w internecie i na YouTubie i dobrze sobie z tym radzą, i szapoba dla nich za taką chęć. Tak szczerze, dużo gorszą postawą byłoby powiedzenie: a bo źli ludzie coś tam hejtują reklamy, my nic nie będziemy z tym robić. A dużo lepszą jest to. I to wcale nie tak, że ja chcę się wypić na większych YouTuberach. A przyjdą takie 13-letnie dzieci, właśnie widzowie Gimpera, sam jestem widzem Gimpera, nie? Ale przyjdą takie 13-letnie dzieci i powiedzą: ej, czemu obrażasz jajko? Nie możesz tak robić! Łapka w dół! Klik, 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 klik! A wam teraz coś pokażę. Ja wam teraz coś pokażę. Ja naprawdę mogę wam teraz coś pokazać. Podoba mi się. Tak? I generalnie tutaj Eleven, tutaj właśnie Gimper w pytanie na śniadanie. Gimper, szczerze, o YouTube to właśnie oglądałem. Lekko nie będzie dzisiaj. Zakład o 100 PLN-ów. Tutaj lekko nie będzie kolejny. Gimper, lekcja latania właśnie. I ktoś mi powie: czemu krytykujesz Gimpera? Jesteś zerem. A ja krytykuję Gimpera tak prześmiewczo, to wszystko jest... Wszystko to, co powiedziałem w tym filmie, jest sarkazmem, podkreślam. Bo inni powiedzą, że ha. Będą brali to po prostu wszyscy dosłownie do siebie, jak to, że Gimper mówił o sobie, że jest gejem.
to hej, to skoro części osób się to nie podoba, to zróbmy coś, żeby to było lepsze. I dla mnie to jest bardzo okej intencja i w związku z tym nie miałem żadnego problemu, żeby wejść z nimi we współpracę. Mam nadzieję, że temat rozjaśniłem, a jeżeli coś jeszcze jest dla ciebie niejasne, to koniecznie zadaj pytanie w komentarzu, może być hardkorowo, ostro, mocno. Innymi słowy, szczerze do bólu. Moi drodzy, zadawajcie pytania w komentarzach, a ja będę na nie odpowiadał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Unsub. Nie, to generalnie. Ja zaraz się zabieram za... za chwilę się zabieram za montowanie. Tfu, za montowanie. Za livestreama. Więc moi drodzy, ja też już wam dziękuję za odcinek, moi kochani. Jeśli chcecie więcej takich tego typu odcinka, bo na pewno będzie więcej takich odcinków na moim kanale, bo na Gimperze się na pewno to nie skończy. Nie liczcie nawet na to, że na Tomku się to może skończyć, bo na pewno się na Tomku to nie skończy. Nie, nie, nie. Skończy się na Frisie. Żartuję. Ale do czego zmierzam, nie? Mam nadzieję, że przynajmniej z tej serii będziemy mieli 10 odcinków? Czas na pytanie będzie miał 5 odcinków, tak? To już mam ustalone wszystko jeszcze, na pewno z Kasprem będę nagrywał odcinek. I nie wiem, albo z Milczarem się dogadam na ostatni odcinek, albo po prostu sam ze sobą nagram, bo... Chociaż nie sam ze sobą nie, bo to będzie... A kupiłem z Gimpera! Nie, więc myślę, że jak Milczar się zgodzi, no to może Milczara spróbuję zaprosić do odcinka. Dobrze, już nie przedłużając. Dziękuję wam bardzo serdecznie za odcinek. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Skomentujcie, udostępniajcie swoim kolegom, rodzicom, kumplom, babciom, dziadkom i wszystkim. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!